Tutaj się śpi czasami, ale... Sprawa jest poważna. Prawo może godzić w podstawy współżycia rozmaitych form życia na terenie gospodarstw wiejskich. O, jeszcze śpi. Kotek. O, jeden uciekł. To trzeba by zrobić. Koty, jak również psy, ma obowiązywać zakaz wstępu do obory, kurnika i chlewu. Gospodarz ma mieć obowiązek izolowania, nie dopuszczania psa i kota do krowy, kury oraz świni. Da się tak kota upilnować, żeby nie poszedł do krowy? Do łańcuchu nie może kot stać. Na sznurku się ci nie uwiąże, jak Pawlak. Tak uważam. I to jest dla mnie głupotą. No. Kota w życiu pan nie upilnujesz. Upilnujesz pan kota? Bo ja to nie, na pewno. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa mówi jasno, że obiekty budowlane, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, zabezpiecza się przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie, w tym przed dostępem zwierząt domowych. To jest właśnie niemądre, proszę pana, żeby od dawien dawna pies z kurą żył i kot z psem żył, a teraz jest takie coś? Ministerstwo Rolnictwa argumentuje, że tu chodzi o bioasekurację. Za nic ma sielskie wzruszające obrazki świadczące o wielkiej przyjaźni między psem, kotem a krową, także trzodą chlewną. Ta więź jest niekiedy bardzo silna. Na nic argumenty, że także przed myszami należy w świetle projektu rozporządzenia chronić oborę, a dotąd to koty chroniły, które jednak w świetle rozporządzenia nie mają prawa przebywać w oborze. I na czwartym piętrze jest mysza, bo wejdzie gdzieś tam w mieście po tego. No i co? No i co jej zrobić? Każde wejście oraz wyjście należy uwzględnić w księdze wejść oraz wyjść. To wynika wprost z projektu rozporządzenia. Ludzie przychodzą do gospodarstwa, to nie tylko, żeby do obory wejść głównie, ale żeby wejść do właśnie domu. Jeżeli to jest jedna całość, no to jak wpisywać, że sąsiad do mnie przyszedł, to Marysia do mnie przyszła, to jest absurd. Dodatkowo należy przy wejściu do obory czy też chlewu umieścić tablicę. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Ludzie przekonują, że pies, kot, a w szczególności drób nic sobie nie robią z tablic. Proszę pana, no to co ja mam kurę spętać? No niech pan powie. No kurę mam spętać. Rozporządzenie nie dotyka drobiu. Akurat drób na razie może spokojnie spać w oborze. Adam Feder, 24 godziny.